Najczęściej nasze wyobrażenia o Śląsku wiążą się z widokami, które są za mną. Z elektrociepłowniami, kopalniami, kominami, hałdami, hutami. Nie wiem czym jeszcze, w każdym razie ciężki przemysł. A okazuje się, że Śląsk ma również inne oblicze. Hałda skalny przy kopalni Bolesław Śmiały to jeden z najwyższych punktów na całym Górnym Śląsku. Widok stąd naprawdę zapiera dech. Proszę jednak pamiętać, że ta hałda od 60. lat płonęła. Nie można było na nią wejść. Dzisiaj można podziwiać stąd Zielony Śląsk i dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. Swoistym sercem Śląska są dwie typowo robotnicze dzielnice Katowic, Giszowiec i Nikiszowiec. Z panem Rudolfem Wróblem, który od urodzenia związany jest z tymi miejscami, poznałem zaułki i place Nikiszowca. Panie Rudolfie, to na Nikiszowcu jak to życie wyglądało? Bo to zdaje się pana rodzinne strony. Tak jest, ja się tu urodziłem w roku 1942. Wszystko tak było jakoś wesoło. No i tak to leciało życie. To się nazywało bardzo blok, tutaj, tak, gdzie wchodzimy do blok, tej bramy? To jest właśnie pierwszy blok, gdzie wchodzimy do tego infarktu. A tu dookoła bloku, tu naokoło, jak teraz te drzewa, to wszystko posadzone, były chlewy, chlewiki. Czy dookoła. Co, tutaj, gdzie ta trawa jest, każdy miał taką komóreczkę? Były chlewy, to było ich tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć chlewów. Normalnie bili te wieczki, potem jedli te krupioki, rzymloki, leberwurszt. No to taka wszystko wątrobianka, to, ten leber, te wątrobianka, takie, ja. No takie rzeczy się robiło, wyroby takie śląskie, nie? Koła tu my się bawili jako dzieci, między tymi chlewikami my się bawili. Tam my grali w rozmaite gry. Grali my też w guźka, a guźka to była taka gra, że trzeba było mieć sztyle i helmiska. Nie rozumiem, trzeba było mieć? Sztyle takie jest. Kilofa. Kilofa sztyle. Czyli te drągi, prawda? Drągi, te drążki od kilofa. I się wykopywało 5-4 dziur, ile noc było. I puszka z konserwów się zniotło i się grało w ta guśka. Żeby coś trafić pięknie. Taki golf, tak, ala, prawda? Do tej dziurki, żeby trafić. Panie Rudolfie, a te czerwone parapety, jakby obramówki okien, to jest taka charakterystyka chyba to jest, Nikiszowca, no, to, co? To jest Nikiszowiec, to jest prawie na Nikiszowo. Były i brązowe kiedyś, o tutaj na przykład jest taki jeden inny okien, nie? Ale czerwone wyszły w moda i na całym Nikiszu poszło w czerwone. Kaj się nie wejrzy, tam jest czerwone, te parapety są czerwone, nie? Kurzu było sporo, ja, no to jest normalnie. Powiem panu szczerze. Ale w Pirany tu kobiety mieniły co chwila. Tu było fajnie wszystko, tu, i te Pirany niektóre to aż wyszały. Pani Małgosia Derdzińska, żywa encyklopedia wiedzy o Śląsku, opowiedziała mi o historycznych kulisach powstania tej dzielnicy. Pani Małgorzato, kto wpadł na pomysł, żeby taka dzielnica powstała, bo na Górnym Śląsku czegoś takiego nie ma? Więc jak się ma kopalnię i rozbuduje się, pogłębia, trzeba więcej robotników do pracy. Tych robotników nie było, więc ta spółka Georg von Gische Erben zastanawiała się nad tym, co by zrobić, bo trzeba by ludzi pozyskać. Młodzi uciekali do Westfalii, tak jak powiedziałam, bo tam było ciekawiej, przyjeżdżali z pieniędzmi, z wiadomościami. Każdy chciał tam pracować. Trzeba było coś zaoferować. I wtedy postanowiono wybudować osiedla. Tam było wszystko, co potrzeba. A więc i kościół, co jest dla ludzi ważne. A no tak, więc jest tutaj za nami. I szkoła, i domy nauczyciela, i dom dla lekarza, i policja, i dom dla szewca, i cukiernia, poczta. No wszystko musiał być. W takim łaźnia, osiedlu. Słyszałem, łaźnia. No i zaczynał się po prostu ten dzień. Ten dzień. Mąż ruszał pracy. Bardzo wcześnie potem trzeba było wstać, zrobić śniadanie mężowi, dobre śniadanie, wyposażyć go w sznity chleba. Kanapki. To się dziś tak nazywa. U nas to jest sznita. Najczęściej posmarowana tłustem, czyli smalcem, takim zrobionym ze skwarkami. Do tego kawał kiełbasy musiał być,
górnicze jedzenie, to on tam pewnie Rudolf już powiedział, to było przede wszystkim mięso, jeszcze raz mięso, bo ono dodawało sił, prawda? Żony siedziały w domu i zajmowały się domem, zajmowały się dziećmi, no i były gotowe na przyjście męża. Także nasze dziewczynki znowu wszystko potrafią i szyć, i ugotować, i usztrykować. I szanuje się mężczyznę w rodzinie. Tak? Mężczyzna nie musiał nigdy... Szanuje się mężczyznę. Ojej. Niech pani jeszcze raz to powtórzy. Szanuje się tu mężczyzn. To jest święta krowa. Ja się chyba tu muszę przeprowadzić. Tak, może już to troszeczkę... Święta krowa. Święta krowa. Tak, tak. Na palcach, bo tato śpi. O. To jest dla taty. Nie wolno tego jeść, bo to dla taty. O, niech pani tak mówi dalej. Tak. Ja wiem, że to się bardzo podoba. Wątek kulinarny, wywołany przez panią Małgosię, zasługuje na dłuższą chwilę uwagi. Spotkania z kuchnią śląską rozpoczniemy od typowego niedzielnego obiadu. Pojawi się rosół, modra kapusta, kluski śląskie i oczywiście rolada. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego Ślązakom nie znudzi się jeść w niedzielę rosół. I to w każdą niedzielę. Ale powiem szczerze, gdybym miał szansę jeść taki rosół, każdego dnia też bym nie odmówił. Oto i nasza niedzielna śląska rolada. Ale to jest warto powiedzenia, że tak jak Włosi mieli pizzę i z kawałeczka ciasta rozwałkowanego zrobili swoje narodowe danie, rodem z Neapolu, tak Ślązacy z kawałeczka rostbefu bądź z uczca wołowego, rozbitego bardzo cienko i wypełnionego właśnie czym? Wypełnionego chlebem, kiełbaską, boczkiem, ogórkiem, cebulką, stworzyli piękne, niedzielne danie i, jak widać, dosyć obfite. Kluski śląskie i modra kapusta to nieodłączne duo towarzyszące roladzie. Kluski jednak powinny być zrobione bez dodatku jajka, by nie stwardniały. W sferze gustu zaś zależy, czy mają być z dziurką, czy bez. Jedni bronią kluski bez dziurki, argumentując, że sosem polewa się mięso, a nie same kluski. Inni kpią z tej zasady, mówiąc, że w zagłębieniu klusek należy zatrzymać jak najwięcej smakowitego sosu. Na koniec wyśmienity sernik na kruchym czekoladowym cieście serwowany z gałką lodów waniliowych. A wydawało już się, że po roladzie nic więcej nie będę w stanie zjeść. Po tak sowitym posiłku najlepszym rozwiązaniem był spacer po rynku w Tarnowskich Górach i zaraz potem wizyta w nieopodal leżącej piekarni pana Jana Hanke. Panie Janie, więc co? Tutaj najpierw zostały włożone świeże chleby, tak, do tej komory niżej. I one na dopieczenie. W tej chwili wędrują na dopieczenie do następnej komory. Dzisiaj tak często można spotkać chleby, które no są podłe, co by tu dużo nie mówić, no są podłe. A tu wszyscy mówią, że u Hankego w Tarnowskich Górach ta tradycja przez tyle lat jednak wciąż jest zachowywana. No. Staramy się wkładać w naszej pracy serce przede wszystkim i robić wszystko z sercem i dla bliźniego. No, chleb to jest taki wyrób, który potrzebuje, no, można powiedzieć, jak kobieta, dużo pieszczenia. Jak się to zawali, to wtedy nie smakuje. Klasyka kuchni śląskiej jest powszechnie znana. Jednak ja skorzystałem z zaproszenia pani Małgosi, by poznać tę kuchnię od kuchni. Zanim zaczęliśmy przygotowywać tradycyjne śląskie dania, pani Małgosia musiała ubrać tradycyjny śląski strój. Pierwsza się pokazać w tym stroju śląskim, nie? No. W takim galantnym.
A potem do roboty się znalazł, a no się fortuch zakładał do roboty. I od dlatego tak czeka z tym fortuchem, bo on jest ważny. On ma już 100 lat, moja babcia, jak była na służbie u Niemców, ja, to ten fortuch nosiła. I w tym fortuchu otwierała panoczkom takim eleganckim drzwi, że laseczka brała, ten cylinder kładła, a potem zaszła do dzieci, bo też była kindermädlą. No wszyscy wydają, że na Śląsku jest ważna rolada, modrokapusta i kluski. A to się już tak uklepało. Tak. Wszyscy to umieją robić, ale są też takie poprawy... Ale niewiele osób wie, że jest coś więcej, Pani Małgorzata. A oni tu wiedzą i no też trochę zapomnieli o tym. Mamy takie hekele, to jest taka pasta ze śledzia, do chleba się ją je. Mamy szałoty śląskie. Szałoty, czyli? Ja, czyli sałaty. I to będzie kartoflany szałot i będzie szałot ze śledziem. Czyli wy takie... mówicie kartoflany szałot, nie tak po niemiecku, jakiś tam kartoflzalat czy coś? Nie. Nie, my mamy swoje słowa. A jeszcze chcę wam też przypomnieć, no to i też Ślązokom przy okazji panu zapytać, że mamy taką fajną zupę na Wigilię. Ona się nazywa siemieniotka i robiona jest z konopi. Ziaren konopi. Z ziaren konopi. Siemieniotka. Przed samymi świętami można kupić takie ziarno na targu i można to zrobić. Mimo iż hodować jakoś... konopi nie wolno, ale ziarno można kupić. A bo to są inne konopie, to nie są te, z których się te narkotyki robią. Aha. Chociaż my teraz tak jemy, a potem tak czekamy, żeby nam się co fajnego zrobiło, a tu nic. No to może ja zacznę od tej siemieniotki, bo ja ją mam na piecu. I to od siemieniotki zacznę. To też ptoki jedzą. I dlatego nasze chłopie na Śląsku gadali, że nie będą już tej zupy jeść, bo im dzioby urosną. W czasie, gdy rozdrobniona blenderem siemieniotka obciekała do garnka, zabraliśmy się za przygotowanie kolejnych dań. To Pani Małgosiu, będziemy czekać, aż nam ładnie obcieknie siemieniotka. Mhm. A teraz co to będzie dalej? A teraz robimy hekele. Mamy tu już wszystko posiekane właściwie. Widzę, posiekane śledź. Marynowane śledzie. Nie, to nie jest marynowany. To jest śledź normalny, ale ja taki korzyny tym razem kupiłam, bo dla takich zocnych gości no to taki lepszy trzeba. To hekele składa się z posiekanego śledzia, z posiekanej cebulki i z rozdrobnionych jajek. No i dodajemy majonez. Teraz to wszystko pomieszamy i nawet się nie wyobrażacie, jakie to jest dobre. No teraz to zaraz się siedzimy się, nie? Bo co będziemy tak stoć? Wszystko jest zrobione, to będziemy się tak no mieszać. Aha, będzie teraz trzeba pokroić, Panie Jacku. Może nabruszymy się ten nóż, ja, żeby na był co? Fajny. Nabruszymy nóż. Nabruszymy. Na osełce. Co tutaj jednej rzeczy nam brakuje do tych szałotów. Trzeba pokroić jabłko. Rano wstała Pani Małgosiu, bo tego krojenia to Pani miała trochę. Niestety, jak się gości zaproszą, to trzeba się też trochę wysilić, nie? Została nam ino ta siemieniotka. To tak pierwszy etap tej siemieniotki mamy już za sobą. Czyli to były same nasiona konopi, tak, one obgotowane, one nam zostały, ale tam proszę co, tam nam wody zostało Pani na sitku, nie, bo to gotowała w dużej ilości wody. Te konopie teraz zostały na sitku, to mleczko nam tu wyleciało do tego garnka. Ja. I to by właściwie, bo to jest postna zupa na Wigilię, to nie ma ani na mięsie, ani na niczym. Czyli bo żadnego wywaru się tutaj nie robi. Teraz właściwie to tak, dodamy soli do smaku, trochę cukru, bo to jest trochę gorzkie. Ta zupa nigdy nikomu nie smakowała. Ale już teraz wpadłam na taki pomysł, bo to trzeba tak trochę ta kuchnia też unowocześniać, bo na Śląsku nie było zupy nigdy ze śmietaną. Nie było? Nie, my nie robili nigdy do zupy. No, zawsze była na mięsie, zawsze była na zasmażce, tak zwanej ańbrynie, to się robiło z masła i z mąki. Ja. A teraz po prostu, teraz my po prostu dodajemy też do wszystkiego śmietana i się to zrobiło takie dobre, co, że teraz 30? Się wszyscy oblizują. Nie, to jest 30. I teraz tak, wcześniej, że przygotowała krupy, czyli kasza.
kasza ta jęczmienna. To wszystko jedno, jako ta kasza jest. Tako jak rzek miała, tako rzek zrobiła. To tako krakowsko kaszka do krupniczku. Uff, w końcu wszystko gotowe. Pani Małgosiu, pan Rudolf do nas dotarł.